Rozdział dziewiąty i dziesiąty. Sądzę, że dla swej ucieczki mały książę wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano przed odjazdem uporządkował dokładnie planetę. Pieczołowicie przeczyścił czynne wulkany. Miał dwa czynne wulkany. To się bardzo przydaje do podgrzewania śniadań. Miał też jeden wulkan wygasły. Ponieważ powtarzał zwykle nic nigdy nie wiadomo, więc przeczyścił także wygasły wulkan. Jeśli wulkany są dobrze przeczyszczone, palą się powoli i równo, bez wybuchów. Wybuchy wulkanów są tym, czym zapalenie sadzy w kominie. Oczywiście my na naszej ziemi jesteśmy za mali, aby przeczyszczać wulkany. Dlatego też sprawiają nam tyle przykrości. Mały książę z odrobiną smutku wywarł także ostatnie pędy bałobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydały mu się z tego ranka szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni podlał różę i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że chce mu się płakać. Do widzenia, powiedział róży. Lecz ona nie odpowiadała. Do widzenia, powtórzył. Róża zakaszlała, lecz nie z powodu kataru. – Byłam niemądra – powiedziała mu. – Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy. Zdziwił się brakiem wymówek. Stał całkowicie zbity z tropu, trzymając klosz w powietrzu. Nie rozumiał tej spokojnej słodyczy. – Ależ tak, ja cię kocham – mówiła róża. – Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To nie ma żadnego znaczenia. Ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Spróbuj być szczęśliwy – Pozostaw spokojnie tę planetę. Nie chcę ciebie więcej, ależ przeciągi. Nie jestem już tak bardzo zakatarzona. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem, ale dzikie bestie. Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem. To podobno takie rozkoszne, bo któż by mnie potem odwiedzał, gdy będziesz daleko, a jeśli chodzi o dzikie bestie, nie boję się nikogo. Mam kolce. I naiwnie pokazała cztery kolce. Po chwili dorzuciła: Nie zwlekaj, to tak drażni. Zdecydowałeś się odejść. Idź już. Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież tak dumna. Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330. Zaczął więc od zwiedzania tych planet, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć. Pierwszą zamieszkiwał król. Ubrany w purpurę i grono staje, siedział na tronie bardzo skromny, lecz majestatyczny. Oto poddany, krzyknął król, gdy zobaczył Małego Księcia. Mały książę spytał, widzisz mnie przecież po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać? Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty, wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się, abym cię widział lepiej, powiedział król, bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować. Mały książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść, lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz stajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą ziewną, etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, rzekł monarcha. Zakazuję ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać, odpowiedział mały książę bardzo zawstydzony. Odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozkazuję cię ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia mnie ziewanie. No, ziewaj jeszcze, to jest rozkaz. To mnie onieśmiela. Nie mogę więcej powiedział, czerwieniąc się mały książę. Hm hmm, odrzekł król. Wobec tego rozkazuję ci to ziewać. To bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny. Ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne. Jeśli rozkażę, zwykł mówić, jeśli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała. To będzie moja wina. – Czy mogę usiąść? – spytał skromnie mały książę. – Rozkazuję ci siąść – powiedział król, podciągając majestatycznie jedną połę gronostajowego płaszcza. Mały książę był zdziwiony. Planeta była maleńka. Nad kim król mógł panować? – Najjaśniejszy panie – powiedział. – Proszę mi wybaczyć moje pytania. – Rozkazuję ci pytać – pospiesznie powiedział król. – Najjaśniejszy panie. Kim najjaśniejszy pan rządzi? Wszystkim, z wielką prostotą odpowiedział król. Wszystkim? Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy. Tym wszystkim? Spytał mały książę. Tym wszystkim, odpowiedział król, ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny. I gwiazdy najjaśniejsze pana słuchają? Oczywiście, odrzekł król, słuchają natychmiast, nie znoszą nieposłuszeństwa. Mały Książę zachwycił się taką władzą. Gdyby on ją posiadał, mógłby widzieć jednego dnia nie 43, ale 72, nawet 100, nawet 200 zachodów słońca bez przesuwania krzesełka. A ponieważ był trochę smutny z powodu swojej małej, opuszczonej planety, ośmielił się prosić króla o łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło. Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motel przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkażę mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji ja czy on? Jego królewska mość, odpowiedział stanowczo mały książę. Słusznie, należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeśli Rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, lud się zbuntuje. Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. Więc jak jest z moim zachodem słońca? Przypomniał mały książę, który nigdy nie porzucał postawionego pytania. Będziesz miał twój zachód słońca, zarządzę go, lecz zaczekam w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne. Kiedy to będzie? poinformował się mały książę. Hmm. Hm, król badający gruby kalendarz. Hm, hmm, to będzie około, około, to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40 i zobaczysz, jaki mam posłuch. Mały książę ziewnął, żałował straconego zachodu słońca, a poza tym już się trochę nudził. Nie mam tu nic do roboty, odejdę. Nie odchodź, odpowiedział król, który był tak dumny z posiadania poddanego. Nie odchodź, mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Hm, sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Nie wiadomo, rzekł król. Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karocę, a chodzenie mnie męczy. Och, ale ja już widziałem, powiedział mały książę, wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety. Tam także nie ma nikogo. Wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Ja, powiedział mały książę, mogę się sądzić byle gdzie, nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj. Hmm. Hmm. Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur, słyszę go nocą. Będziesz go mógł wskazywać na śmierć. W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości, lecz za każdym razem łaskawisz go, aby go oszczędzić, bowiem jest tylko jeden. Nie lubię wskazywać na śmierć, odpowiedział mały książę, i już odchodzę nie, rzekł król. Mały książę, który skończył już przygotowanie do podróży, nie chciał martwić starego monarchy. Jeżeli wasza królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Niech mi na przykład wasza królewska mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty, zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Ponieważ król nie odpowiedział, mały książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając ulgą. Mianując cię moim ambasadorem, wykrzyknął jeszcze król, był bardzo pewny siebie. Dorośli są bardzo dziwni, mówił sobie mały książę.